Marta Szymik-Telesz, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Odgłosy Góry Zamkowej, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Łukasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz opowie nam o tym tutaj właśnie instrumencie, czyli o tubie. Łukasz, dlaczego wybrałeś akurat ten instrument? Przede wszystkim ten instrument bardzo mi się spodobał pod względem samego dźwięku. Lubię bardzo niskie tony, niskie dźwięki, dlatego też i instrumenty dęte przede wszystkim, dlatego też tuba wydaje mi się dobrym wyborem. Instrumenty dęte, ja wiem, że grasz nie tylko na tubie. No przede wszystkim jest to eufonium, jest to fortepian i gitara basowa. Czyli nie tylko instrumenty dęte? Nie. Ponieważ to odcinek, który poświęcamy właśnie temuż instrumentowi, jakbyś coś więcej mógł nam jeszcze o tej tubie powiedzieć? Być może znasz jakieś ciekawostki? Ciekawostki. No, ten instrument w takiej formie, jakiego go teraz widzimy, powstał gdzieś tak w połowie XIX wieku. Więc po prostu no, w takiej budowie od tamtego czasu nic nie zostało jakby zmienione. Taką ciekawostką w każdym instrumencie dętym jest ustnik. To jest jedyna dołączana część do instrumentu dętego. I jakby ustnik nam przenosi dźwięk do instrumentu poprzez wibracje, które wytwarza muzyk. Przez wargi, to cały ten dźwięk idzie do właśnie instrumentu i tak to działa. I tak to działa. A co ci sprawia najwięcej satysfakcji z gry na tym instrumencie? Tak. Najwięcej satysfakcji sprawia mi radość, że w ogóle na tym gram, ale chyba bardziej to, że jest nietypowy, że bardzo mało osób na nim gra, bardzo, bardzo niewiele. I szczerze mówiąc, tak jak już wspominałem, te niskie dźwięki od zawsze mnie bawiły, że tak powiem. No i sama budowa no, tego instrumentu, no majstersztyk. Majstersztyk to na pewno, a najwięcej trudności? Najwięcej trudności jest. Najwięcej trudności jest chyba z wydobyciem dźwięku na początku. Na początku samej nauki. A powiedz mi jeszcze, można łączyć taką muzykę i klasyczną, i rozrywkową? Czy to tuba kojarzy się tylko z taką klasyką? Bo tak się kojarzy. Tak, no przede wszystkim ten instrument możemy zauważyć w filharmoniach. Przede wszystkim to jest taki instrument symfoniczny, taki właśnie, no tam możemy go spotkać, ale jednak w muzyce rozrywkowej też jest bardzo popularny, więc możemy łączyć jakby we wszystkich stylach praktycznie. Jaki utwór dzisiaj dla nas przygotowałeś? Dzisiaj przygotowałem dla Państwa utwór Belzebub autora Katoziego. To jest aria z wariacjami. Myślę, że Państwu się spodoba. No to w takim razie słuchamy.